Siemka, siemka, witam Was na kolejnym odcinku z testowania solówek. Dzisiaj mamy do przetestowania 55 dwójek na żółtej strefie. Kosztują mniej więcej 4250, no wydawałoby się, bo troszkę drożej je kupiłem, bo kupowałem je po jakieś 93 tysiące. Także trzeba będzie tam zaktualizować cenę w tabelce. No dobra. 93 tysiące około za sztukę, czyli będzie tutaj mniej więcej jakieś 4,5 miliona. To już jest całkiem sporo, jak na 50 solówek i to tak niskotierowych. Więc to, czy się spłaci, no tutaj już zaczyna być wątpliwe. Powinno i powinniśmy dosłownie być mniej więcej na zero, lekko na plus, ale no, może i być tak, że wyjdziemy na minus. Tutaj już jest taka cienka granica, jak widzieliście na 5 jedynkach już mało bardzo zarabialiśmy, ale jeszcze było coś. Ale stosunkowo do ceny mapy ten zarobek był bardzo mały. No to teraz powinien być jeszcze mniejszy, albo jeszcze będzie gorzej, ale zobaczymy. Także zapraszam Was do oglądania, a na koniec oczywiście podsumowanie. Cross on your wall, the demons inside, come raise my sword to hell.
No dobra, jesteśmy już na wyspie po zrobieniu 50 mapek 5-2 na żółtych mapach. No dobra, zobaczcie, około 1,1 miliona silvera w woreczkach, 80 parę książeczek na fejma, znacznie mniej niż ostatnio, ale po prostu tak nie siadło. I w lucie około 3,4 miliona. No lut jest iście badziewny, no zobaczcie tutaj co leciało. Nawet siódemkowe itemy nas nie odwiedziły. Także zobaczmy teraz na zestawienie, jak to się prezentuje. Nasze mapki, mapki żółte. Proszę bardzo, koszt pozostawiam taki sam, bo tutaj już wpisany był 85 dla czarnych, więc nie będziemy zmieniać, żeby wszystkiego tutaj nie przekręcać. 4,25 za całość, za wszystkie mapki. To dużo, naprawdę dużo w porównaniu z mapkami 5.0 jest tutaj kilkanaście razy więcej. No właśnie. Tutaj te książeczki, no cóż, mało istotne, ale tak wypadły. I mamy tak, 1,1 w woreczkach, 3,4 w lucie, więc daje nam to 4,5. Co daje nam zysku po odjęciu właśnie kosztów? 0,25 miliona. Zobaczcie, jesteśmy na mapce 5.2. Jeszcze nie najgorszej, bo tutaj jeszcze 3 razy droższa jest... No właśnie, 5.3. A my tutaj już w tym momencie jesteśmy tak, że 5 tysięcy tylko na mapę zarabiamy. 5 tysięcy! To sobie odliczcie jeszcze kapuśniaki. No dobra, tam wiadomo, jakiś silver z ziemi jeszcze pozbierany. No ale generalnie, jak będziecie wolno robić takie solóweczki, to wychodzicie na zero prawie. No, prawie na zero. A się jeszcze raz wywróćcie od mobów, to już w ogóle. Także bez sensu. Tutaj z 5-2 mapek zarabiamy tylko 5 tysięcy na mapę. Masakra. W porównaniu z czarnymi, tutaj patrzcie, to było 85. Zobaczcie, jaka jest kolosalna różnica w robieniu mapek na czarnych, a na żółtych. 17 razy więcej zarabiamy. No cóż, to by było na razie na tyle. Jeszcze tylko jedna tutaj seria i będziemy mogli porównać wszystkie mapki piątkowe, która jest najbardziej opłacalna i na jakiej strefie. Oczywiście to nie będzie koniec, bo będziemy potem robić te szóstki, jak widzicie tutaj już na czerwonych i na czarnych. Więc na samym końcu oczywiście ósemki tylko na czarnych. Wszystko tutaj przed nami, także takie zestawienie na dzisiaj, kompletna beznadzieja. No i cóż, tutaj już możemy chyba z automatu minus wpisać, no bo ja inaczej tego nie widzę. Jeśli tutaj są takie spadki, a ta mapa jest jeszcze 3 razy droższa, no to nie wiem, ile tu będzie, 4,5, może 6 milionów lutu całościowo, powiedzmy 7, no to i tak, te mapki będą nas kosztować 11,5 miliona. Rozumiecie? 11,5 miliona. Tutaj po prostu nie da się wyjść na plus. Musiałoby nam jakieś złote wypaść chyba. No nic, to zobaczymy, jeszcze to przed nami. Także czeka mi w sumie pierwsza seria solówek, na których tak naprawdę stracę. No nic, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnych odcinkach.